Dzisiaj przeżyjemy w Minecrafcie całe życie od narodzin do śmierci. Jak widzicie, mam dziecko w ręce, którym w sumie będę ja. To sobie, proszę bardzo, widać jakieś podobieństwo. Ale Dokness, dlaczego widzimy cię dwóch? I to młodego i starego. Nie, to jeszcze nie jest stary. Stary będzie dopiero później, ale tak w ogóle to przygotowałem wszystkie etapy dorastania, no, od narodzin do śmierci. I dzisiaj strolujemy widza, że ktoś podrzucił mu dziecko. No, może to brzmi śmiesznie, bo to jest totalnie niecodzienna sytuacja w Minecrafcie, okej? Okay? Więc stoję już przed jego domem, oczywiście niewidzialny, żeby podrzucić mu bachora, w którego potem sam się zamienię. Ale zanim to, ważna sprawa. Zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, w następną sobotę jest premiera mojej piosenki, więc mam nadzieję, że wpadniecie na premierę. Dobra, ale myślę, że zanim podrzucimy widzowi te dziecko, no to trzeba będzie najpierw jeszcze jakiś list zostawić, więc weźmy sobie anvil i weźmy sobie papier, żeby móc napisać tutaj kilka słów do naszego nowego opiekuna. Opiekuj się Arnoldem, aż nie urośnie. Proszę. Dobra, więc zostawimy taką karteczkę mu wraz z... O nie, czy ja ją właśnie usunąłem? Ja naprawdę, ej, sorry, ja... To nie jest tak, że ja wstałem 5 minut temu. Wstałem 3 godziny temu. Dobra, napisałem to po prostu jeszcze raz. I to, co jest ważne, to to, że napisałem Arnoldem. Ja wiem, że się pisze Arnold przez D, ale z racji, że Arnold był na pewno zajęty, to się nazywałem Arnold i to jest właśnie Arnold. Skina ukradłem z internetu, ale przerobiłem go na wiele wariantów. Zobaczycie. Dobra, gdzie jest ten widz? On czy jest w środku domu, czy na zewnątrz? Czekajcie, musimy sobie znaleźć w ogóle, jaki on ma nick. Monkulesław. Okej, okay, Monkulesław jest tutaj, więc ja mam pomysł. Dobra, jak on jest tu, to tutaj rzucamy Arnolda i rzucamy... papier. O nie, jak to wygląda! Normalnie jest tutaj mały babyk. Tylko zróbmy tak. Zamienimy sobie jeszcze na GM3 i wyłączmy Vanisha, żeby on mógł do nas pisać, żeby pisząc do nas widział, że ktoś widzi jego wiadomości. Bo kiedy jestem niewidzialny, no to nie widzi i dostaje powiadomienie, że ej, nie ma nikogo wokół. Dobra, nadchodzi. Uwaga, że on tylko nie zdeptał tego dziecka. Nie, jest! Dobra, widzi obydwie rzeczy. Widzi karteczkę z napisem i widzi tego dzieciaka. Ej, jak on śmiesznie wygląda, trzymając go w ręce. To dzieci istnieją tutaj? To może być jakimś nowym graczem. Nie wiem, jak się tak zapytał. W sumie, znaczy nie ma nic dużego. No, domek nie jest jakiś specjalnie brzydki, ale w sumie chyba by szło zrobić taki domek w pierwszy tydzień grania. To raczej na pewno. I stoi cały czas zdezorientowany. Napisał pytanie, no ale co mam mu odpowiedzieć? Dziecko? Ale mu, ej, w sumie możemy. Ej, co to jest? Czemu ja mogę pisać i ktoś to widzi? B napiszę, o. Nie wiem, czy by się skapnął, że wytyf... Chłop totalnie poryty. On nie wie, o co chodzi. Nie, czy on się skapnął, że ten dzieciak do niego mówi. Jest tu ktoś. On dalej nie wie, że to ten dzieciak. O nie, ej, ale on będzie miał mindfucka, jak potem dzieciak zacznie chodzić. Me. On chodzi, sprawdza dom dookoła. On nie czai, że to chodzi o tego dzieciaka, którego trzyma w ręku. Wyrzucił go. B. Nie floduj, sam nie floduj. No nie. Dobra, napisałem jeszcze raz B. Nie mów, że to ty gadasz, dziecino. To było podpisane Arnold. Ja nie wiem, czy wam to pokazałem, ale tak, ktoś nazywa Arnold. Zresztą, czekajcie, mogę wam pokazać. A dobra, teraz nie mogę włączyć Vanisha. Meme! Jakie meme! Dobra, więc został na razie z Bobasem, ale zaraz w sumie będziemy mieli Bobasa, który uczy się chodzić dalej takiego tego, ale już chodzącego. Zresztą, no zobaczycie, no co ja wam będę spoilerował. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Najlepsze filmy z Minecrafta w Polsce to u mnie na kanale. Przynajmniej z taką częstotliwością. Mema mam ci opowiedzieć, czy co, bo nie znam się na dzieciach. Monkulesław pewnie sam był niedawno dzieciakiem. B! To ty jesteś B! Wyrzucił go na ziemię! B, B! B, B, B! Masz jedz! On serio mi rzucił po prostu to? On myśli, że co? O nie, czy on myśli, że to zadziała? To w ogóle nie ma prawa zadziałać, chłopie! Monkulesław! No, brzmi całkiem szykownie, no nie mogę powiedzieć, że nie. Czemu nie jesz? Mam ci przememlać to? O co chodzi? Dobra, ja myślę, że to może być moment, kiedy już się delikatnie urośniemy. I teraz tak. Tak, napisał zostań tu. O, idealnie, idealnie, bo on teraz nas coś zostawi. Dobra, i my zrobimy tak. GM0. Okej, okay, i zobaczcie, to jest nasz kolejny etap ewolucji. Znaczy teraz już jesteśmy chodzącym gówniakiem. I widzicie, to się nazywa Arnoldek, więc stąd powinien znać nasze imię, ale my oczywiście musimy się tego pozbyć, nie możemy tego pokazywać. O, on wchodzi, a Arnold mały już chodzi. Wytyfy, B! O nie, on mnie tutaj próbuje zabudować. Meme.
Do końca. Dobra, oczywiście jesteśmy za mali, żeby się słuchać, więc musimy po prostu chodzić, tak jakbyśmy nie wiedzieli za bardzo o CB. Ej, a w sumie zaraz możemy zacząć biegać, żebyśmy tak zaczęli. Ej, otwórzmy drzwi i po prostu wyjdźmy. Dobra, wyszedłem. Gdzie uciekasz? Bubu! Am! Mam jedzonko. O, dobra, teraz mi rzuci jedzenie, teraz będę w stanie wziąć to jedzonko normalnie. Myślisz, że co, on mnie prowadzi jak moba? I po prostu pokazuje. Dobra. Niech mi to... A, on mi tego nie rzuca, on chce mnie tutaj po prostu zamknąć. Dobra, to my zbieramy sobie to. Nawet możemy to zjeść. Ej, tu jest animacja normalnie jedzenia. Tylko ja sobie muszę dźwięki włączyć, bo sorry, nie było tego widać, widzowie. Czym ty jesteś? Mama! Składamy pierwsze słowa. No a wiadomo, jakie dzieci wypowiadają pierwsze słowa. Aż mi się przypomniało. Mam kolegę, który ma dziecko i to dziecko mówi do niego mama. Stąd mi się przypomniało teraz. Mama! Jakie mama? Napisał chyba, nie wiem, bo akurat usunąłem czat. No bo ja go czyszczę na bieżąco, żeby było czysto. I chyba napisał tak. Jak nie, to mnie poprawcie, ale mi się tak wydaje. Jakbyśmy na przykład rozbili okno. Ja tata, jak już normalnie oknem wyszliśmy. Ale to wygląda mocno. Arnold, wracaj. On nawet nie potrafi. Aha, no dobra, nie, bo on pisze poprawnie. Myślimy, Arnold, ty! Ja wiecie, jak tiruwa do domu. Ne. Dobra, i zaczniemy teraz biegać w kółko. Te. Dobra, i skakać. Jakbyśmy się już powoli rozpędzali, bo przed nami kolejny etap naszej ewolucji zaraz będzie. Ale to oczywiście zaraz. A na razie możemy tutaj pobrykać jeszcze jako taki, który nic nie mówi. Jezu, jak ja dzieci nie lubię. Dobra, i skacz. Czemu po farmie? Niszczymy farmę. Gdzie mi farmę rozwalasz? Ale nie próbuje nas bić. To git. Do domu, bachorze! Dobra, ja sobie tutaj zjem tą marchewkę. O, on też zjadł. Dobra, czyli słychać nasze dźwięki. I biegamy po prostu, jakbyśmy byli nie do okiełznania. Jesteśmy tu lata. Hejo! Ty, mucha! Dobra, nieważne. Pakuj się do pokoju. Dobra, przed nami kolejny etap ewolucji. Dosłownie za minutę. Chcesz jeść czy co? Nene! Ej, ja to chyba... Nie, to nie. Chłopiak się dobrze porozumiewa w języku bobasów. Aż mnie to przeraża. No i poszedł. Zostawił nas. Nie wiem, czy to nie jest dobry etap na drugą część ewolucji. I w tym celu zamienimy się w piglina. Set baby true, ale piglina ze zmienioną teksturą. O, zobaczcie, to jestem teraz mały ja. Mały ja, który delikatnie podrosnął. Dobra, i wychodzimy i czekamy na niego. O, mama! Ale myślę, że wodzie jak biegamy, nie wierzę. Ja tata, se lasam. Nie jestem laską. Dobra, my musimy pisać już troszkę bardziej rozbudowanie. Ale dalej jakbyśmy mieli, no nie wiem, ile tu mamy na oko. 2 lata? 3 lata? O, mówić umiesz. Umim, tata. O, i dobra, i skaczemy. Tata. Aha, dobra, i zaczniemy biegać, bo wiecie, bo jak dzieciaki uczą się chodzić, no to się stają jeszcze bardziej nieznośne, bo zaczynają biegać i zaczynają pisać. Uiii, gdzie tak zapierdzielasz? To nie jest słownictwo, które powinno się kierować w kierunku najmłodszych, chociaż nie jest to przekleństwo, no ale jest to taki półśrodek, bym powiedział. No powalone. Chłop jest w szoku chyba. O, my zbierajmy jagody. Ała, boli, tam dziecko podrzucili mi. Czemu on chce mnie sprzedać? Ja nawet tutaj nie jestem dnia. A już jak urosłem, no proszę bardzo. Boli! Się pakujemy w to. Ała! Ma boleć! Co to za jakieś surowe wychowanie jest? Co, o co chodzi w ogóle? Dobra, wbiegamy do domu i rozwalamy to drewno. Gdy boli, to się uczysz, dzieciaku. No, Monkulesław ewidentnie bardzo boleśnie zdobywał swoją wiedzę życiową. Można to stwierdzić po tym, co pisze. Co ty robisz? Balagan! O, bo tak, o właśnie, róbmy mu bałagan teraz w domu. Typowy, nieznośny bachor! Dobra, i bierzemy mu to i stawiamy na nowo. Patrzcie, dobra, tak, pyk, pyk. No dawaj, rozwalaj. Ała! Boli, boli, nie bij mnie! Zaraz mocniej zaboli? Ej, co jest? Halo, ty! Monkulesław, uważaj, bo tego są paragrafy! Balagan, haha! To zrobiłem tak w kurze, że taki nieznośny ten. Dobra, i teraz zetnijmy tutaj. O, wiem, co zrobimy. Zetniemy te krzaki i powiemy mu, że zajęliśmy się farmą. Mam coś i dla ciebie. Dobra, i rzucamy mu to. Wiecie, jak taki dzieciak, który chce zrobić coś fajnego. O, on wychodzi, on widzi, że jest to ten. Wow, uderzył mnie, i co jest? Ej, co jest? Co ty zrobiłeś? Jestem falmelem. Falmelem. Ej, bo tam prawie menelem wyszło z tego. Muszę uważać, co piszę. Jestem menelem? Idź poszukaj zwierzątek w lesie. Boję się lasu. Potwory. Potwory, idź, powiedziałem. Ja mało życia. Ale dobra, uleczyłem się z drugiego kąta. Nie ma ich tam. Boję się ciemna. Czarny jest straszny. Idź. On mnie, ej, czy on mnie wyrzuca z domu? Ale ja się boję. Dobra, ty, ja zrobię kilka kroków w tył. Pójdę z tobą. O, dobra, czyli idziemy gdzieś na misję, jak ja tymi rączkami szybko macham. O nie. A teraz...
normalnie Formuła 1. Dobra, i teraz co? Ej, tej serii nie ma potworów. Ej, co jest? Zaczęły się tutaj potwory, nie spawnują. Dobra, i spadnę teraz. Ała! Moja noga! Oczywiście musimy być niezdarni na tym etapie, ale przed nami jeszcze 3 etapy. Widzisz kurczaka? Kurczak! Rzućmy się na te kurczaki. O nie, bo tu creeper! Potwór! Aaa! Ja uciekam! Już nie ma! Dobra, i zwiejmy do domu z tego lasu. Ej, moglibyśmy się jeszcze zgubić w sumie po drodze. To też by było w stylu dzieciaka. Dobra, nie, już pobiegnijmy do tego domu, bo no w końcu przed nami kolejne fazy ewolucji, nie? Więc musimy jakoś. Dobra, i schowajmy się na górze na przykład. Dobra, czy on tutaj w ogóle idzie? Nir 100. No dobra, on wraca chyba do domu, a nie, no tak chyba nie za bardzo. No nie za bardzo, nieśpiesznie. On to tam chyba jednak coś robi. Więc poczekamy na niego w domu, jak coś, to się schowaliśmy przed potworami, bo tak się baliśmy, a wy pamiętajcie, widzowie, zostawcie łapkę w górę. Polecam. God damn, ej, on serio nie idzie do domu. On, nie wiem, czy on nas nie szuka w tym lesie. No, dobra, teraz chyba wraca. Tak, wraca, dobra. Minęło trochę czasu, nieśpiesznie za mną pobiegł. Chyba za bardzo się typ nie przejmował. 7 kratek, dobra, czyli jest już w domu. My się tutaj chowamy na górze. Ej, schowajmy się za łóżkiem. O, jesteś tu? Dobra, nie odzywajmy się. Ale widzi na czacie, że tu jesteśmy. O, dobra. I znalazł nas. I czego się chowasz, Gramoniu? Potwory. I spółka chyba. Boję się. No, jak typowy w sumie dzieciak by się bał czarnego lasu. W domu ich nie ma. A to ok. To też jest typowe w sumie. Dobra, schodzimy na dół naszym małym Arnoldem. Co on mi daje? O, zabawa! On zrzucił sobie miecz. On jeszcze nie wie, ale my po prostu... O, zacznijmy ten. O, uiii! Tak! Po prostu cały dom mu tym zagrzmocimy. Rozwal to! Zlap mnie! Dobra, i teraz patrzcie, uciekamy mu. On mnie po prostu bije. Dobra, rozstawiamy dalej. Pyk, trzeba go zamurować. Ojo, patrzcie to, dobra, 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 jest git. I teraz uciekamy w tą stronę. Okej, okej, więc pff, nie trafił mnie, ej, mucha mi prawie wleciała do buzi. Jestem sypki. Sypki, chodziło szybki. Ale wiadomo, o co chodzi. A, dobra, piszę mu, zmęcony jestem. To do spania, idę spać. Dobra, więc wchodzimy na górę. I teraz, słuchajcie, kolejny etap naszej ewolucji, zrobimy tak. Undis, zamieniamy się w Arnolda. Już takiego nastolatka, dobra, się tutaj kładziemy. Kiedy on tu przyjdzie, zobaczy, że Arnold już urosnął, no i już nie jest dzieciakiem, jest nastolatkiem. Więc ja sobie tutaj leżę. On tam chyba na dole sprząta po mnie. Dobra, sprawdzę to z drugiego kąta. Ta. Okej, on tutaj wysprzątał akurat. On do nas przyjdzie na górę. Okej, idzie do nas na górę, a my już tam duzi. Jest z jego perspektywy. Okej, z mojej perspektywy. I co jest, jak ty rośniesz tak szybko? Co jest? Czemu mnie budzisz w środku nocy? I teraz zobacz, jak teraz wyglądam. Jak już normalny gracz w sumie. Młody nie ma spania, ale co się stało? I teraz już piszemy normalnie, jak totalnie wyrośnięta w jakimś tam stopniu osoba. No nie wiem, ile mamy lat na oko, 15. Trzeba zawalać do roboty, pomóc w farmie. Ej, zobaczcie, od razu jest jak normalna gadka, nie? To zrób se rzeczy i ogarnij ją. Dobra, i teraz na razie będziemy w normalnym wieku, ale zaraz będziemy przekwitać. Ale to zobaczycie zaraz. Dobra, pyk, zrobimy sobie... Dobra, kosę. Myślę, że... Albo dobra, nie, na razie nie będę tego pisał, to sobie stawię na potem. Dobra, ale to nie jest nic wyrośnięte, może napiszemy o tym. Ale ta farma nie jest wyrośnięta. To co mam zbierać? Chłop przed chwilą jeszcze mnie nosił w ręku jako bobo, a dosłownie 20 minut potem jestem już jego wzrostu. Drewno. A, daj siekierę. Jakąś inną niż drewno. Okej, dostaliśmy siekierę i zapytamy się może, ile potrzebujesz tego drewna? Nie wiem, czy ja ci chatę zrobić. Ej, zobaczcie, że za nim jest okno. Ej, on mi chce chatę robić. Mogę zamieszkać na górze. Będę miał tam swój pokój. Okej, no dobra, to git. To weź mi tam włóż najważniejsze rzeczy. Ja idę po to drewno. Ok. Jakieś, wiecie, no crafting jakiś ten. A co tam chcesz? Crafting, skrzynkę, piecyki, podstawy. Okej, dobra. To my idziemy zbierać drewno. Jak gdyby nigdy nic. Ten troll jest naprawdę mocny. Gdybyście widzieli, widzowie, ile czasu przygotowywałem te wszystkie modele. Dobra, powiem wam, z 2 godziny. No to nie jest aż tak dużo, no! Ale nadal, postarałem się, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o piosence za tydzień, polecam bardzo serdecznie. Myślałem ostatnio, że może powinienem coś więcej wydawać, no kiedyś były te płyty Nuba, potem nie było nic i wrzuciłem tą kapustę, teraz wrzucam coś nowego, ale od kapusty mi już rok, więc przydałoby się chyba coś częściej wrzucić, ale to zobaczymy, bo jestem dość leniwy. Dobra, wracamy, mamy 26 drewna, rzucamy mu, trzymaj. Dobra, na górze są rzeczy, jak on mi położył tą skrzynkę, ty, proszę, on jest jakiś
jakiś, tak się nie da nawet jej otworzyć. Dobra, i teraz, nie wiem, czy to już jest ten moment, ale żebyśmy może, dobra, to zaraz w takim razie. Chociaż, dobra, zróbmy to teraz. Zamieńmy się na Piglin Bruta. Okej, i teraz jestem taki, jestem już siwy, jestem troszeczkę wyższy jeszcze, no i już zniknął mi ten, widzicie, ten uśmiech, nie? Tak, a tak. Dobra. I jesteśmy już podsiwiali, no tacy po 40 na pewno. Jesteś tu? Tak, na górze. Dobra, wstajemy, on nas widzi siwych. Już delikatnie się zmieniliśmy z twarzy. Ja w ogóle muszę zrobić tak. Jak ty już siwy się zrobiłeś? Dobra, chcemy. O, faktycznie, ale ten czas leci. Myślałem, żeby przegadać z tobą jedną opcję. Nie wiem, jak na to zareagujesz. No co tam? Ale muszę się wyprowadzić. Muszę iść na swoje. Spoko, luz. Okej, okay, jakby on się chyba tym za bardzo nie przejął. Jak to zrobić, żebym siebie sam nie widział? Hide layer? Self-disc is visible false. Okej, okay, dobra, czyli teraz jesteśmy dalej tym. Masz to drewno, co zbierałeś. Dzięki. Dobra, i teraz się możemy stąd po prostu zabrać, więc wynosimy nasze rzeczy razem z łóżkiem. Ja wiem, że to jego łóżko, ale jeżeli to był mój pokój, no to teraz w takim razie jest to moje łóżko. Daj kill-off na chwilę. Potrzebuję go. Dobra, oczywiście kill-off jest do naszego piecyka. Idziemy mu oddać ten kill-off. Dobra, trzymaj. Zamieszkam gdzieś w okolicy. Dobra, i po prostu odejdźmy. Dobra, zaproś mnie, jak zbudujesz dom. Zbudować dom? No dobra, no nie będziemy domu budować, no to już bez przesady, nie? Ale zrobimy sobie tutaj na przykład jakiś taki domeczek, czy jakieś takie mieszkanko w sumie, jeżeli wbite w ścianę. Dobra, wiecie co, on się tutaj na mnie nie patrzy, ja w sumie nie miałem kill-offa, ale dobra, zrobimy tak, weźmy sobie Wanda. Set 0, 0, 0, 0, okej, okay, jeszcze bardziej. O kurde, ej, bo ja tutaj chyba troszeczkę schrzeniłem sprawę. Dobra, jest tak, jest git. Tutaj tak samo, set 0 i stack 2, okej, okay, albo nawet niech będzie stack 3. I tutaj zrobimy sobie takie coś, żeby to ukryć, żeby w środku wyglądało, jakby serio tutaj o to dbał. I nie dość, że szybko rośniemy, to już szybko zbudujemy dom, więc wszystko jest naprawdę mega szybkie. Dobra, zróbmy sobie podłogę z kobla, standardowa, a nie, zaraz, bo to mieliśmy tutaj robić z drewna, a ściany z kobla, dobra. Więc tutaj pyk, podłoga, dodajmy tutaj taką, o, ściankę, dobra. Pyk, ważne rzeczy, jeżeli mamy mieć poważny dom, no to musimy mieć tutaj na przykład stół jakiś, więc weźmy sobie na przykład tak i tak, dobra, bo ja tutaj latam, a ja w sumie nie wiem, gdzie on jest i czy zaraz mnie wparuje, ale w sumie to chyba nie powinien. Dajmy tutaj czarny, bo on nawet chyba nie wie, gdzie mamy ten dom dokładnie, w sensie, no on jest obok i jest mega widoczny, ale nie mówiliśmy mu wprost. Dobra, tutaj sobie jeszcze wycinamy, robimy skromną kawalerkę, stawiamy tutaj na przestrzeczki, zrobimy sobie taki magazyn, no bo czemu nie? Dobra, dodajmy tutaj sobie tak, oczywiście jakaś pochodnia jeszcze musi być. Dobra, i tutaj dodajmy jedno pomieszczenie, żeby to wyglądało jakby serio tu był jakiś dom mieszkalny. Znaczy dom to za dużo powiedziane, no mieszkanie. Mieszkalne. No i tutaj mamy jeszcze taką sytuację, że musimy tak to zrobić. Albo w sumie tak. Sorry, że mi łzawią oczy, ale nie wiem, jakiś jestem przeziębiony, jakieś... Po prostu swędzą mi oczy nagle na odcinku. Więc nie przejmujcie się tym, że w tym momencie płaczę. Jak coś to nie są emocje, to jest po prostu jakieś podchorowanie. Nie wiem, trudno powiedzieć, o co chodzi. Chciałbym sam się dowiedzieć. Jakieś małe dekoracje, jak przystało na ludzi w starszym wieku. Albo dobra, o, garki po prostu. No, nice. O, zróbmy to tak. A ty leżące. No i mamy zrobiony cały w sumie domek. Jest fajnie. Jest tak cozy, bym powiedział. Dobra, wydaje mi się, że to jest chyba czas, żeśmy mu poszli i pokazali nasz ten... Aha, dobra, ja jestem siwy. Ja siebie nie widzę, ale dlatego, że wiecie, no wyłączyłem ten model, żeby mi nie przeszkadzał w budowaniu. Dobra, GM0. Zaprośmy go do siebie. O nie, ale ja wiem, do czego to wszystkiego dąży. To jest straszne. Chodź, młodzieńcze. Zobacz mój nowy kącik. Teraz do tego doszło, nie? Że my mówimy do niego jak do młodego. Przerośliśmy go, ale nie wszerz, tylko wiekiem. Dobra, i wchodzimy. Co powinno nasze mieszkanko? No w sumie, jak na chwilę roboty, nieźle. Ładnie tu. Na starość nie potrzebuję wielkiego domu, tylko coś przytulnego dla takiego dziadka jak ja. No to prawda. To prawda, on się z tym zgodził, że jestem dziadkiem. To nie było zbyt miłe. I dziadzia, chcesz coś z farmy? Dobra, pójdźmy na tą farmę i powiedzmy tak. Możesz mi coś dać do obiadu? Bo mnie plecy bolą i nie mogę sam zbierać. Młody, weź se oświetl tą farmę jak człowiek. W ogóle nie dbasz o siebie. Masz. I teraz mu robimy takie wyrzuty jak typowy dziadek albo babcia. Masz już jakąś panienkę? Typowe. Dobra, dziadek, i coś zjedz, bo zaczynasz zrzędzić. Będziesz w moim wieku. To pogadamy. Ej, sorry, ja muszę zamknąć tu prawe oko, bo mi po prostu cieknie z niego. Nie wiem dlaczego. Ale dobra, ja już stary jestem. I cicho bądź w nocy, żeby
żebyś hałasu nie robił. Nie robię. To do spania, młody. Bo kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Ty też. Dobra, ja też idę spać. Ale to będzie kolejny etap, ale ja zaraz wrócę. ZW. A few moments later. Dobra, teraz robimy ostatnią fazę, czyli robimy śmierć dziadka. Wezmę sobie papier, wezmę sobie kowadło i nazwijmy to, jak to się nazywało? Testament. Możesz wziąć wszystko z moich skrzyń. Dobra, i tego się pozbądźmy. I teraz dajmy jakieś na przykład, o, ja wiem, kilka bloków diamentów, pyk, cała zbrojka. Mhm, dobra, jeszcze coś mu damy. Dajmy mu, o, totem nieśmiertelności. Dobra, i teraz trzeba podejść nasze ciało, a ja specjalnie w tym kierunku zrobiłem, o, właśnie, przerobiłem model lampy na to. Oczywiście niebieskie, bo zwykłe jej używałem przez na serwerze. I tutaj zostawiamy papier. Dobra, kiedy on do nas przyjdzie, to znajdzie już dziadka po terminie, że tak to powiem, przepraszam. Próbowałem użyć jakiegoś najlżejszego słowa. No, on tutaj nic nie robi, on sobie stoi AFK, a może my napiszmy... Aaaa! Dobra, może tak, żeby zwrócić jego uwagę. O, widział, że coś napisaliśmy. Biegnie do nas. O nie. I teraz najlepsze będzie, że on nas tam odkryje i jeszcze... Będą nasze itemy. Okej, teraz to chyba stanął w szoku, nie? Teraz on nie wie, co się stało. Dziadek, co ci się stało? Dobra, i znalazł teraz nasz testament. Okej, sprawdza skrzynki. O, dobra, znalazł te itemy. Ja mam pomysła. Weźmiemy teraz, nie wiem, co on tam robi. O, i wyrzucimy tutaj znowu tego małego Arnolda. Tego taki, że zmindfuckujemy. Co on tu? On się na to patrzy. Chyba nie za bardzo wie, co się stało. Idzie chyba do domu po prostu. Tak, idzie do domu, wziął te itemy. Zatkał to w ogóle. Ciekawe. Dobra, i tutaj znowu mały Arnold. Meme. O nie, ale mindfuck. Nie no, teraz są jakieś żarty. Dobra, i zróbmy jeszcze tak. Ej, ja wiem, co zrobimy od razu. Weźmy teraz Axolota już normalnego. Postawmy tutaj. Ej, zaraz gdzie on bierze? Ej, bo on tutaj widzi kolejne dwa T. Dobra, on to widzi czy nie widzi? Tam biegają małe Arnoldy. Tutaj też są małe Arnoldy. Dobra, pomindfuckujmy go jeszcze na koniec. On po prostu bije te Arnoldy. O nie, to jest za mocne. Bu, idź stąd. Mnie też zaczął być, on już nie wie, o co chodzi. On odszedł. To prank. To prank, spokojnie. Jaki prank? Ja żyję. Ale testament jest dla ciebie. Kim ty jesteś? Ja zabijam. Elo? Znak zapytania. Ej, dobrze. Daliśmy mu itemy w zamian za trola i zmarnowanych trochę nerwów. I go po prostu zostawiamy bez żadnej odpowiedzi. Znaczy, dowie się z tego filmu za dwa dni, bo teraz są filmy z wyprzedzeniem. A wy widzowie, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i pamiętajcie, premiera piosenki w następną sobotę.